Nawet nie wiem, gdzie mam zacząć, wiecie? Ledwo to oko może otworzyć, już teraz tak mu zaczyna puchnąć. Boże, nasz biedaczek. Biedny Tobi. Przyjechaliśmy tutaj na naszą ulubioną miejscówkę nad Morzem Czarnym w Rumunii. To może nie jest najpiękniejsze miejsce, ale my bardzo to miejsce lubimy, tylko wieje strasznie i musiałam się schować do samochodu. No, ale poza tym jest git. Rumunia, muszę wam powiedzieć, że potrafi zaskoczyć. My pierwsze 2 lata to żeśmy przejeżdżali Rumunię po prostu tranzytem i nie zatrzymywaliśmy się tutaj za nadto. Natomiast poprzednim razem, jeszcze przed poprzednią wyprawą, właśnie wtedy, kiedy próbowaliśmy dojechać do Indii, ale jeszcze to były takie czasy po-covidowe i granica była zamknięta, dojechaliśmy tylko do Iranu i musieliśmy wracać, wtedy właśnie żeśmy trochę tą Rumunię poeksplorowali i z tego jest bardzo fajna seria na moim kanale, więc jak ktoś się do Rumunii wybiera albo nigdy nie był i się zastanawia, jak tu jest, to warto pooglądać. Muszę jednak powiedzieć, że większość osób przyjeżdża tutaj właśnie na znaną trasę transfogaraską albo w góry, albo poeksplorować Transylwanię. I to faktycznie są przepiękne miejsca, naprawdę. Szczególnie Transylwania, jak dla mnie, jak ktoś lubi zwiedzanie, to muszę wam powiedzieć, że no, nie zawodzi. No, najbardziej kapryśnego turystę zadowoli ta Transylwania. I jest generalnie czysto, mimo tego, co pokazałam w ostatnim odcinku. Generalnie w Rumunii jest bardzo czysto, dlatego byliśmy bardzo zaskoczeni, że tam żeśmy znaleźli takie niekoniecznie czyste miejsca. No, zdarza się. Tak więc zachęcam do pooglądania, a tutaj będzie po prostu szybko. Będzie szybko, trochę pokażemy ogony i będziemy jechać dalej do Bułgarii, którą też właśnie nawet szybciej niż Rumunię przejedziemy i na trochę przycupniemy tu i tam w Turcji. Taki plan. Zobaczcie, jakie piękne miejsce nam się udało znaleźć. Ledwo to oko może otworzyć, już teraz tak mu zaczyna puchnąć. Boże, nasz biedaczek. Biedny Tobi. I wtedy, teraz jak on nabrał zaufania od ludzi, to taki kopniak po prostu, naprawdę. Kiedy on już podchodził do ludzi i dawał się głaskać obcym ludziom. Nawet nie wiem, gdzie mam zacząć, wiecie? Tak fajnie w tej Rumunii zachwalaliśmy, ludzi chwaliliśmy i czar prys. Stanie się coś i po prostu to wszystko zmienia. Przyjechaliśmy ponownie na taką miejscówkę, na której żeśmy byli tutaj
w tą stronę pokażę, bo tam słońce. A może poznajecie to miejsce z poprzednich filmów. Tutaj stoimy nad taką zatoczką. No i pięknie, poszłam się kąpać. Poszłam się kąpać, bo mówię, przyjechaliśmy. Piękna pogoda. I jak się kąpałam, jak byłam w wodzie, to tutaj tą ścieżką, słuchajcie, biegł taki facet. No tutaj ludzie sobie czasem spacerują, nie ma dużo ludzi, ale czasem ktoś idzie, czy tam biegnie, czy na rowerze. No i wiecie, no jak ktoś tak zza rogu wyskoczy, no to wiadomo, że psy no, zaczynają szczekać, no bo to taka normalna to jest reakcja psów, prawda? I Afri jest taka trochę bardziej, jakby ona tak szczeka, że sami mówimy, żebyśmy się jej przestraszyli. Ona żadne z naszych psów nikogo nie pogryzie, ale jednak wiadomo, że jak tak psy wyskoczą, trzy psy wyskoczą, to można się przestraszyć, więc Afri jest upięta. I Afri to był kawałek dalej od samochodu, więc nie było Afri, bo nie było ona, jej sznurek jest za krótki. I tylko Tobi właśnie i Bella. No ale Bella no to jest malutka, no ale też szczeka, prawda? No i ten Tobi, ale to nie było takie, wiecie, takie do ataku, tylko takie hał, hał. I wiecie co? Ja się odwróciłam, nie? Bo krzyknęłam tam Tobi i Bella, nie? Żeby tam uspokoić te psy. A ten facet po prostu normalnie no w mgnieniu oka schylił się i sięgnął po kamienie. I wiecie, no ja wiem, że tak niektórzy robią, żeby odgonić tam psa, ale większość osób to po prostu tak zrobi, żeby tak jakby zamachnąć się i ten pies ucieka. A on kurwa rzucił kamieniem. I kurczę trafił. I tak po prostu ja tylko widziałam, jak się Tobi skulił i uciekł. I my żeśmy go godzinę szukali, bo on po prostu tak daleko uciekł. On się tak przestraszył, że nie mieliśmy pojęcia, gdzie on jest. I żeśmy chodzili tam wysoko, tam są pola takie i chodziliśmy niedźwiedź w jedną stronę, ja w drugą, wołaliśmy i wreszcie wrócił i po prostu strasznie, mówię wam, to po prostu taki przestraszony. No, na szczęście w tym nieszczęściu aż tak się nic nie stało, no to po prostu on ma tam pęknięte w dwóch miejscach, zrobiła mu zimne układy. Właśnie zawsze warto w lodówce mieć coś takiego, ale są takie gotowe, takie żelowe, można przyłożyć, ale nawet wiecie, paczkę groszku mrożonego, czy cokolwiek zimne, nawet puszkę tam czegokolwiek macie zimnego, to przyłożyć i faktycznie było widać, czy to mu taką ulgę, bo on tak się ten. Ale i dlaczego po prostu? Dlaczego ten mężczyzna to zrobił? Ten pies go nie atakował po prostu. Straszne. I to Tobi, który jest najłagodniejszym z naszych psów. Naprawdę, on jest najłagodniejszy. I to, wiecie, tak zaraz sobie pomyślałam też, że to często jest tak jak w życiu. Że ta osoba, która jest taka łagodna, taki aniołek, taka dobra dla wszystkich ludzi, to ta osoba zawsze najwięcej w dupę dostanie. Zawsze to ta osoba będzie ofiarą, to w pracy czy w szkole to będą właśnie buli, właśnie tą osobę będą właśnie te inne osoby dręczyć, tą najłagodniejszą osobę. I tak samo jest w świecie zwierząt. Czasami nie mogę uwierzyć, jak się życie układa, jak się po prostu w trakcie naszej podróży, tego życia w podróży, jak układają się takie różne
klocki, takie elementy jak puzzle. A wczoraj, słuchajcie, przyjechał tutaj jakiś van. No tutaj wiecie, no ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają, tak jedni na noc, jedni na dłużej i tak dalej. No i tutaj jest taki klif, tam jest taka droga i po tej drodze jechał van, przejechał, cofnęli się, wyszedł mężczyzna, zszedł na dół i mówi: ale ja was znam, pcham do przodu. No to my tak, no super, bardzo miło. No i oczywiście no rodacy, chociaż nie mieszkają w Polsce. No i tam gadu, chwilę żeśmy tutaj pogadali. Potem oni stwierdzili, że oni rozstawią się tam dalej na plaży. Pojechali tam na plażę i umówiliśmy się, że wieczorem sobie pogadamy. I faktycznie wieczorem żeśmy się spotkali, pogadaliśmy sobie tak o Polakach za granicą i okazało się, że on jest weterynarzem. No to słuchajcie po prostu. Więc zaraz do niego pędzimy, bo chcę, żeby on popatrzył na to oko Tobiego, bo dzisiaj to naprawdę jakoś, kurczę, źle wygląda, wiecie? No tak, to może być takie naturalne, jakby no ten proces gojenia się, jakieś takie może jakieś zapalenie spojówki tam się zrobiło albo coś, no nie wiem, ale no nie wygląda to dobrze. Czekaj, czekaj. On nie uczy się. Ja się nie boję. Ja jestem ostrożny. On jest jak pedał, wiesz? 43 lata, wiesz, w zawodzie. No wiadomo, Bela. Że... Nie, ty go musisz trzymać, bo ja go nie mogę mu oka otworzyć. No. Jest tam zapalny, no to wiesz. A. Takie konjunktivitis jak piorun. Tutaj, tu jest mniej, prawie w ogóle nie ma. Ale to ale oko... tu dostał. Romek powiedział, że tragedii nie ma, wszystko będzie ok, ale faktycznie zrobiło się zapalenie spojówek i to nie tylko na tym chorym oku, na tym, w które Tobi został uderzony kamieniem, ale także to drugie oko. No, no faktycznie dzisiaj tak wyglądało jakoś tak dziwnie, no nie tak jak zdrowe oko wygląda. Ja myślałam, że może to tak też ta opuchlizna jakoś tak się rozchodzi, ale nie, to po prostu zapalenie spojówek. I ja wczoraj to oko, w które on dostał kamieniem, przemywałam, zakraplałam takimi kroplami, które wiecie, w aptece można kupić bez recepty, ale jednak one są za słabe i potrzebne są jakieś krople z antybiotykiem. Tak więc niedźwiedź wsiadł na rowerek i pojechał do miasta. Faktycznie te krople z apteki z antybiotykiem, to od razu było widać poprawę, po prostu za każdym razem, mam 3 razy dziennie zakraplałam i za każdym razem było widać coraz lepiej. No. Goiło się jak na psie, jak to mówimy w naszym języku i słuchajcie, no fajnie, no to wszystko dobrze, dobrze, że po prostu to nie było takie groźne, dobrze, że Romek był pod ręką, no jak nie, to byśmy pojechali do weterynarza, ale
jak już mieliśmy weterynarza na plaży, tak, to po co jechać, ale no wiecie, no to takie niepotrzebne po prostu, no po co ten ból dla tego psa, po co te doświadczenia i to jeszcze właśnie Tobi, on jest najłagodniejszym z naszych psów, naprawdę, i on tyle przeszedł w życiu, naprawdę, za szczeniaka. Jak ktoś nie widział, to polecam te właśnie odcinki z Afryki, gdzie pokazujemy, jak go żeśmy znaleźli, w jakim on był stanie. Ja to tam za dużo nie nagrywałam wtedy, w sumie to teraz żałuję, ale dobra, no po prostu nie wszystko nagrywasz, bo wiecie, nie myślisz, ratujesz tego psa, nie myślisz tam wtedy o nagrywaniu. My jak żeśmy wzięli Tobiego, nie wiedzieliśmy, czy on z nami zostanie, to nie był taki plan, że my sobie go weźmiemy, bo my po prostu chcemy jeździć z taką bandą zwierząt, ale no po prostu, no my nawet, jak ja chciałam go dotknąć, jak człowiek się nachylał, żeby dać mu jeść, to on po prostu tak uciekał i po prostu trzeba było się poruszać powoli, żeby go nie przestraszyć, jakiś każdy gwałtowny ruch, nawet nie wiem, po coś sięgnąłeś, coś ci spadło ze stołu, to on uciekał. Tak więc to miesiące nam zajęło, żeby go oswoić, żeby on się oswoił, żeby dał się dotknąć, pogłaskać, a później ludzie, nie, żeby ktoś obcy go mógł pogłaskać, wiecie. Ja to myślałam, że on nigdy się nie da obcym pogłaskać, ale mieliśmy dużo takich znajomych, spotykamy po drodze, którzy kochają psy i próbowali, no i się udało, i to było fajnie widzieć, i teraz wszystko w dupę po prostu. No dobrze, że wrócił, bo żeśmy się też tak martwili, jak poleciał tam, że no nie wróci, no ale ja miałam nadzieję, że wróci, no bo przecież wiadomo, no, pies ma swój rozum, nie? Wie, że tu na niego czekamy i go kochamy.